Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj oczywiście powrócimy do świata brzyduli w odcinku 137 i 138. I naprawdę dużo się dzieje, szczególnie jeśli chodzi o dzieci, o które walczy Ula i Marek, ale również Francesco nie daje o sobie zapomnieć. I już przechodzimy do konkretnego omówienia tych odcinków, ale zanim to chciałbym Was zaprosić do zasubskrybowania tego kanału, następnie kliknięcia w dzwoneczek i łapkę w górę. Dla mnie to naprawdę bardzo dużo znaczy, a Was nie ominą kolejne moje produkcje. Odcinek 137 zaczynamy od Uli, która została zaskoczona przez Marka. Gdy pojawia się rano w kuchni, już wszystko jest gotowe. Śniadanie, kawa. Gdy chce obudzić dzieci, Marek stanowczo protestuje. To on się tym zajmie, a Ula niech spokojnie przygotuje się do rozpoczęcia dnia. Kobieta czuje, że traci kontakt z dziećmi, od kiedy Marek się nimi zajmuje. Ten wątek zaczyna być naprawdę coraz ciekawszy. Z odcinka na odcinek widzimy, że Marek coraz bardziej naciska, a Ula czuje się coraz bardziej samotna. Jak na razie jednak nie protestuje, kiedy mąż praktycznie wyrywa jej dzieci z rąk. Ale myślę, że taka sytuacja nie potrwa długo. I za niedługo dojdzie tutaj do poważnej rozmowy pomiędzy Ulą a Markiem, która dotyczyć będzie dzieci. Tymczasem Paulina spotyka się z Ficem. Jak się okazuje, Capota zeznał, że przetrzymywał Paulinę siłą i groził jej. Kobieta jest w szoku, że mafioza zeznał na jej korzyść, ale jednocześnie zastanawia się, jaki ma plan. Moim zdaniem Francesco na początku był taki nijaki. Niby Alex się go bał, ale my nie czuliśmy tej grozy. Nie było widać to po jego posturze ani zachowaniu, ale teraz, kiedy zrobił to, co zrobił i prawdopodobnie zaczyna obmyślać jakiś dalekosiężny plan w stosunku do Pauliny, sytuacja zaczyna się robić coraz bardziej interesująca. Ula rozmawia w pracy ze swoimi przyjaciółkami. Te zazdroszczą jej, że będzie miała teraz tyle wolnego czasu. Sama zainteresowana nie zdaje się być jednak zadowolona z takiego przebiegu zdarzeń. No, jak wiemy, największymi dwoma pasjami Uli są praca i dzieci. Oczywiście dzieci są najważniejsze, ale kiedy Marek się nimi zajmuje, to teoretycznie powinna móc cieszyć się pracą. Jednak właśnie FND nie za dużo się teraz dzieje. Tymczasem do Marka dzwoni Paulina i przeprowadza krótką rozmowę o Aleksie. Ewidentnie tęskniła za jego głosem i wciąż myśli o Marku bardzo pozytywnie. Ale jak się okazuje, to nie jedyna kobieta, która jest zainteresowana Markiem, ponieważ później w tym odcinku przeprowadza on rozmowę z pośredniczką mieszkań, która również ewidentnie była nim zainteresowana. Marek ewidentnie skreślił już Ulę, dlatego jestem bardzo ciekaw, czy zdecyduje się na jakiś inny związek. Paulina dostaje list od Francesco, w którym on zwraca się do niej: droga wspólniczko, postanawia omówić go z Ficem, który zaczyna się zakochiwać w swojej klientce. Jak widać, nie tylko Marek ma bardzo dobre pranie, choć jeśli chodzi o tą dwójkę, to tutaj raczej spodziewałbym się kilku gagów niż faktycznego związku. Tymczasem delegacja FND odwiedza Aleksa w szpitalu. Ten z początku zdaje się być obojętny na wizytę gości, ale potem ożywa i ośmiewa odwiedzających. Jak widać, pomimo tego, że Alex został postrzelony i ewidentnie nie jest w najlepszej formie, to wciąż ma ten swój charakterek. Mamy tutaj również przezabawną scenę, w której Adam kładzie na Alexa kwiatek, tak jakby on właśnie miał się kłaść do trumny. No cóż, można powiedzieć, że to jest ironia losu, ponieważ Turek już raz ogłosił śmierć Alexa. Na samym końcu czeka nas bardzo ciekawa scena. Ula przyjeżdża do szkoły, by odebrać dzieci. Te są całkiem zadowolone, widząc swoją mamę. Jednak po chwili pojawia się tam Marek. Ten mówi, że ma dla dzieci niespodziankę i zabiera całą trójkę. No i w ten sposób Ula właśnie zostaje sama. To była dość smutna scena, myślę, że szczególnie dla Uli, która widziała, że dzieci są naprawdę podekscytowane tym, że jadą ze swoim ojcem. Jak widać, sytuacja zmienia się tutaj diametralnie. Ciekawym gwoździem do trumny relacji pomiędzy Ulą a dziećmi byłoby powiedzenie, przez kogo tak naprawdę ich rodzice się rozwodzą. Choć byłoby to naprawdę bardzo podłe zagranie ze strony Marka, jestem ciekaw, czy postawiony pod ścianę posunąłby się do tego. Jak sądzicie?
odcinku 138 od razu na starcie powracamy do Uli, która siedzi sama w domu. Jest jej bardzo ciężko bez dzieci, nie wie co począć. Postanawia więc poczytać książkę, jednak nawet to nie przynosi jej ukojenia. Jak wiadomo, kiedy ma się problemy, najlepiej jest porozmawiać z przyjaciółką. Także Ula postanawia pójść do Ani. Jak się okazuje, jej przyjaciółka również ma swoje problemy, tyle że z teściową. Ula z nudów postanawia pomóc trochę swojej przyjaciółce. Nawet bierze się za prasowanie. Następnie dziewczyny, kiedy już skończyły, postanawiają zrobić sobie małą imprezę. Marek wraca do domu z dziećmi. Jak się okazuje, te nie są zbyt szczęśliwe, ponieważ uświadamiają sobie, że tak już to teraz będzie. Nigdy nie będą razem całą rodziną. Kiedy już udało wrócić się im do domu, czeka ich naprawdę bardzo ciężka rozmowa. Na początku nic tego nie zapowiadam, ponieważ grają w gry planszowe. Ale Marek postanawia powiedzieć dzieciom prawdę, ponieważ na nią właśnie zasługują i mówi o tym, że będzie się wyprowadzał. Jak się było można tego spodziewać, nie przyjmują tego zbyt dobrze i wybiegają wściekli w spokoju. Choć powrót Uli i Marka do siebie zdaje się być naprawdę bardzo odległy, to myślę, że jedna rzecz nadal bardzo ich łączy, czyli miłość do ich dzieci. Jak widzimy, z odcinka na odcinek coraz bardziej one cierpią. Dlatego jestem ciekaw, czy dwójka głównych bohaterów postanowi zmienić swoje zdanie i jednak wrócić do siebie dla dobra dzieci. Myślę, że bardzo możliwe, że tak właśnie zakończy się ta seria, choć oczywiście droga do tego jest naprawdę bardzo odległa, ponieważ Ula i Marek wciąż muszą przepracować to, co stało się kilka miesięcy temu. W odcinku 138 mamy również powrót do wątku pani Tombrowskiej. Stała się ona rozpoznawalną twarzą w mediach i idzie jej naprawdę bardzo dobrze. Jednak kontynuacja współpracy z Jaśkiem i Wojtkiem nie udaje się. Wszystko przez Bartka, który żąda więcej i więcej pieniędzy, a ich po prostu na to nie stać. Syn pani Dąbrowskiej postanawia poszukać jej innej firmy, z którą mogłaby współpracować. No jego propozycje są dość zwariowane, ponieważ proponuje on firmy zajmujące się wulkanizacją albo nawozami sztucznymi. Po takich propozycjach kobieta wścieka się i postanawia sama dogadać się z Jaśkiem i Wojtkiem. Jak się okazuje, pani Dąbrowska ma naprawdę bardzo dużo charyzmy, którą docenił świat. I co więcej, kiedy zrozumiała, że jej syn nie jest najlepszym agentem, postanowiła wziąć sprawy w swoje ręce. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobało. Nie zapomnijcie zostawić subskrypcji, łapkę w górę, to mi naprawdę bardzo pomaga, a was nie ominą kolejne moje filmy. Myślę, że kolejny odcinek pojawi się już w niedzielę, także jeśli nie dostaniecie powiadomienia, to nie zapomnijcie wejść na mój kanał i sprawdzić, czy kolejny odcinek przytuli już się tutaj nie pojawił. Tymczasem ja wam bardzo serdecznie dziękuję za dzisiaj. Trzymajcie się, na razie.